Który brazylijski piłkarz ma polskie korzenie i nosi polskie nazwisko? Nie byle jaki piłkarz. 44-krotny reprezentant Canarinhos, dwukrotny finalista Ligi Mistrzów, zdobywca Copa America, mistrz Hiszpanii i dwukrotny triumfator Copa Libertadores. Panie i panowie, czas na niezwykłą dla Polaków historię o Filipe Luisie Kasmirskim. W 2018 roku postanowiłem swoimi siłami przygotować i zrealizować film dokumentalny w Brazylii z Polską w tle. Temat mógł być tylko jeden – Filipe Luis Kasmirski. Ale zanim wyjechałem do Rio de Janeiro, Jaraguá do Sul i Massaranduby, musiałem znaleźć dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie tego piłkarza. Po wielu miesiącach się udało. W Państwowym Muzeum w Kaliszu, w którym dotarłem do aktu małżeństwa Wojciecha Kaśmierczaka i Teofilii Świtalskiej. Aktu napisane w cyrylicy, bo to był teren zaboru. Wojciech i Teofila byli analfabetami i ten akt podpisał tylko ksiądz Królikowski. To właśnie ta para Kaźmierczaków, nie widząc dla siebie przyszłości na terenach byłej Rzeczypospolitej, w kraju pod zaborami, postanowiła sprzedać wszystko i wyjechać do Brazylii, bo tam Polakom obiecywano ziemię. Po kilkutygodniowej podróży przybyli do Rio de Janeiro, a stamtąd przetransportowano ich na południe, do Massaranduby. I oczywiście Polacy, jak zazwyczaj pokrzywdzeni w historii, dostali te bardziej podłe ziemie, podłe tereny do zagospodarowania. Dosłownie rękoma wydzierali dżungli ziemię, budowali osady, stworzyli kościół i pola uprawne. To była katorżnicza robota polskich pionierów. Ludzi, którzy nie zapomnieli o swoich korzeniach i z pokolenia na pokolenie przekazywali sobie polskie wartości i polski język. Ktoś zapyta, dlaczego Kaźmierczaków w Brazylii, nadając im brazylijskie obywatelstwo, nazwano Kasmirskimi. Ano dlatego, że to typowy południowoamerykański błąd sprzed kilkudziesięciu czy kilkuset lat. Kaźmierczakowie nie wiedzieli w ogóle, jak zapisuje się ich nazwisko. A ktoś w urzędzie usłyszał Kaźmierczak i napisał Kasmirski. I tak już zostało. Massaranduba dzisiaj wygląda tak. Jest pięknym miasteczkiem, a tereny są dość bogate. To żyzna ziemia, na której Polacy uprawiają ryż. I dobrze im się wiedzie. Filipe Luis powiedział mi, że zdecydowanie bardziej woli odpoczywać w takich warunkach, aniżeli na przykład na Malediwach. I ja mu się nie dziwię. W Massarandubie znajduje się cmentarz, gdzie pochowani są przodkowie Filipe Luisa, a jedna z ulic nosi nazwisko jego przodka. Ignacego, który jako pierwszy z rodziny przypłynął do Brazylii. Tata Filipe Luisa pamięta dzieciństwo, w którym język polski może nie był dominujący, ale się pojawiał w domu, a także podczas odprawianych modlitw i polskiej mszy w kościele. Z kolei babcia Filipe Luisa, z pochodzenia Włoszka, zaskoczyła mnie, że pamięta polskie pieśni religijne. Gwiazdo śliczna, wspaniała, rozańcowa Maria. Natomiast moment, w którym oni zorganizowali kolację dla mnie i śpiewali polskie utwory, był dosłownie wzruszający. Skoruj, skoruj, czego ty jeszcze chcesz? Dzieciki nowe stoją gotowe i nie sobie bez. Budziki nowe stoją gotowe i nie sobie bez. Udało się też porozmawiać z Filipe Luisem, akurat w Madrycie, ponieważ wtedy się pakował, po latach spędzonych w Atletico, i wracał do Brazylii, do Flamengo, bo kiedyś dziadkowi jako dzieciak obiecał, że karierę piłkarską będzie kończył we Flamengo, Rio de Janeiro. Kiedy zapytałem Filipe Luisa, co jest najbardziej polską częścią jego osobowości, jego życia, powiedział: wygląd. Spójrz na moją twarz. Ja nie mam twarzy Brazylijczyka. Rzeczywiście.